Miło nam zakomunikować, że dajemy oficjalną premierę przedstawienia Kto się boi Virginia Woolf w nowym przekładzie Jacka Poniedziałka i co jest w naszym mniemaniu dużym sukcesem Teatru Gnieźnieńskiego, to to, że te prawa otrzymaliśmy jako pierwszy teatr w Polsce. Cieszymy się również, że dzisiaj na konferencji jest Bogdan i Maciej, ale na monitorze przed Państwem Maria Spis, która dzisiaj w Krakowie ma swoje sprawy. Rozumiem, że przyjedzie do nas trochę później, więc jest to tak wymyślone, że wszystkie informacje na temat samego projektu Państwo doskonale znajdziecie w presspaku. Myślę, że jest on przygotowany na tyle dokładnie, że wszystko możecie też wiedzieć. Ja za chwilę opowiem też, jakby czym zakończy się ten pierwszy sezon naszego tutaj bycia w Gnieźnie. Kwestia jest też taka, że tak naprawdę robimy showcase i showcase ma na celu pokazanie wszystkich czterech naszych przedstawień, które zrealizowaliśmy w tym sezonie. Kolejne przedstawienie już się jakby rozpoczęło, jego produkcja. Będzie to Pinokio w nowoczesnym, specjalnie napisana sztuka dla nas, oczywiście przenapisana przez Malinę Prześlugę. Jest to jej jakby nowa adaptacja w reżyserii Roberta Drobniucha i to będzie pierwsza produkcja nowego sezonu. Bardzo się z tego cieszymy, ale więc zapraszamy również Państwa do informowania Gnieźnian o showcase'ie. Właśnie, że showcase jest taką formułą obejrzenia wszystkiego, co dotychczas miało miejsce, tych czterech. Nie jesteśmy w stanie powtórzyć wszystkich akcji, które zrealizowaliśmy od początku roku, a było ich około 40. Więc ta debata, czy jesteś kulturalny, ja myślę sobie, że teraz też wiemy o tym, że właśnie akurat tutaj jest przedstawicielka krytyki, że jest realizowany szerszy projekt w Urzędzie Miasta przez Piotrka Wiśniewskiego na temat tego stanu kultury w mieście i tak dalej. I my to jakby próbujemy spojrzeć na to z naszej perspektywy właśnie teatru, miejsca, które jakby postawiło na repertuar absolutnie ambitny i jakby to chcemy kontynuować i skonfrontować to właśnie może. Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić takich prelegentów, którzy będą mogli właśnie opowiedzieć, że oni również kiedyś postawili na ambicje, na ambitność, na ambitny repertuar i to w perspektywie czasu przyniosło dużo lepsze rezultaty niż jakaś forma podjazdowa czy nie wiem, ewolucyjna. Myślę sobie, że też to, co pani dyrektor zawsze mówi, tak naprawdę żadna rewolucja nie miała miejsca, bo przedstawienia, które realizujemy, nie są ani awangardą, są, nazwijmy to, rzetelnie wykonanymi przedstawieniami i tak naprawdę tylko o to nam chodzi.